Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy, część pierwsza. Zasady konfiguracji zestawów komputerowych. Witam wszystkich zainteresowanych zgłębianiem wiadomości na temat konfiguracji zestawu komputerowego. Załóżmy, że szkoła potrzebuje średniej klasy komputera do sekretariatu szkoły. Jako wymagania konieczne jest wpisane w propozycji konfiguracji przetargowej, aby sprzęt był najdalej z ubiegłego roku. To bardzo ważne. Tworząc ofertę, najpierw zwracasz uwagę na parametry konieczne, bo to one decydują, czy propozycja będzie w ogóle rozpatrywana. Dalej kolejnym ważnym parametrem jest oczywiście cena. Bardzo ważne jest również, aby spełnić jak najwięcej parametrów opcjonalnych, o których wspominał klient. Na przykład podano, że obojętna jest jakość monitora, byle miał powyżej 17 cali, a w przypadku myszki dobrze, żeby była bezprzewodowa, ale nie jest to wymagane. Zastanówmy się, czy cena zawsze jest najważniejsza. Nie zawsze. Gdybyśmy przygotowywali ofertę dla grafika, najważniejsze byłyby parametry związane z kartą graficzną, procesorem, ale również w relacji do ceny. Naszym zadaniem jest wskazanie klientowi propozycji, która będzie miała najlepszy stosunek oczekiwanych parametrów do ceny. Ponadto dobrze jest sprawdzić jeszcze dwie rzeczy. Po pierwsze, jaki jest termin, bo niektóre przetargi trwają dość długo, więc dobrze, żeby sprzęt, który proponujesz, nie zniknął w międzyczasie z rynku. Druga kwestia to gwarancja i serwis. Nie proponuj klientowi podzespołów, z którymi będzie problem, jeśli chodzi o serwis. Ale nie zawsze trzeba będzie przygotowywać tak konkretną ofertę z wyszczególnieniem wszystkich podzespołów. Dla klienta indywidualnego możemy przygotować ofertę poza procedurą przetargową. Jeśli komputer ma służyć nie tylko do pracy, czyli tabelki, obliczenia, ale także żeby można było czasem pograć lub obejrzeć film na dużym ekranie, to w takim wypadku potrzebna będzie karta graficzna i procesor, który obsłuży gry. Opracowując specyfikacje do cennika czy ulotki reklamowej, naszym celem będzie zaoferować najbardziej wydajną konfigurację za jak najniższą cenę. Należy jednak przestrzegać zasady etyki i tworzyć oferty w sposób rzetelny i technicznie kompletny. Przy kompletowaniu dokumentacji dotyczącej oceny zgodności zestawu z dyrektywami kompatybilności elektromagnetycznej, najważniejszy jest dobór podzespołów dobrej jakości i wyposażonymi w indywidualne certyfikaty CE.